Powszechnie wiadomo, że palenie odpadami w piecu jest zabronione. Czyn taki stanowi wykroczenie, a w szczególnych wypadkach może zostać uznany za przestępstwo. Ale warto pamiętać, że osobie, która poddawana jest negatywnemu czynnikowi dymu, przysługują również roszczenia cywilnoprawne. I tak w sytuacji, w której nasz sąsiad pali odpadami w piecu, możemy w mojej ocenie wytoczyć powództwo o zaniechanie naruszeń dóbr osobistych. Dobrem osobistym w tym wypadku będzie zdrowie, czyli jedno z najistotniejszych dóbr osobistych chronionych prawem. Drugą podstawą roszczeń będzie tak zwany zakaz emisji. A więc w sytuacji, w której dym z nieruchomości naszego sąsiada przedostaje się na naszą nieruchomość, wówczas możemy pozwać naszego sąsiada o zaniechanie naruszeń. Warto pamiętać, że w każdej sytuacji, w której zdecydujemy się na wytoczenie powództwa w trybie cywilnym, to my jako powód będziemy zobowiązani do wykazania, udowodnienia, że w danym konkretnym piecu pali się odpadami, a więc materiałami niedozwolonymi.